Hej, witajcie, z tej strony Bobru, a na waszych ekranach kolejny odcinek z Danganronpy S Ultimate Summer Camp. Witam was w czwartkowym odcinku. Moi drodzy, za sam początek, jak zawsze, zachęcam was do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji, jeżeli doceniacie to, co robię, ale często ludzie o tym zapominają pod koniec materiału, więc przypominam na początku. Dziękuję z góry za pomoc. Poza tym chciałem wam ogłosić, bo jeszcze w tym tygodniu to nie ogłaszałem, bo w sumie stało się to w trakcie, kiedy już miałem parę materiałów nagranych na ten tydzień. Założyłem TikToka, gdzie będę wrzucał głównie content ze streamów, ale z czasem być może coś więcej. Zachęcam was, link macie w opisie, w tej całej palecie linków. Jest tam TikTok. Na moment, kiedy to odrywam, są tam dwa materiały. Być może kiedy to oglądacie, są już trzy albo cztery. Nie jestem pewien jeszcze dokładnie. Dlatego się zapraszam. No i cóż, dzisiaj kolejna postać. Pisaliście o masie różnych postaci, naprawdę całej masie różnych postaci, ale mi chyba najbardziej teraz po głowie chodzi nie postać z V3, tylko postać z dwójki, a mianowicie Izuru Kamakura, czyli postać atletyczna to będzie. No, krotecz strasznie mi przeszkadza, tylko wam powiem, straszliwie po prostu. Kompletnie nie mogę się skupić na niczym, więc po prostu działajmy. Ta nadzieja, o której mówią, z pewnością będzie nudną rzeczą, a wciąż. Kicia, zostaw mikrofonik. Kicia tyle ma do powiedzenia wam ostatnio. Dosłownie co nagrywam, to Kicia pełną uwagę skupia. Pełną uwagę. Dobra, mamy teraz nową taktykę tak naprawdę. Zobaczmy, jak sobie Izuru poradzi w ogóle z klątwą Tenko. Poza tym, że teraz wyrzucił żałosny jeden. Dobra, elegancko. Pierwsze kloty za płoty. Już teraz sobie pozwolę zażartować. Trójeczko też nie jest duży rzut, ale spoko. Idźmy w stronę środkowej wyspy od razu. Tutaj powinniśmy bez problemu pokonać kolejnego przeciwnika. Ale to z kolei nas przybliży do sukcesu. Izuru, bardzo prosiliście też o wiele innych postaci. Spokojnie, te postacie będą, większość z tych, które wymienialiście w komentarzach, bardzo mi się podobały. Typu Toko, typu Kotoko, i tak dalej, i tak dalej. Także myślę, że możecie być w miarę spokojni o to. Tutaj sobie podejdę. Dalej mnie po 5, pomimo level upa? Ciekawe. Czyli obrażenia mi się nie zwiększyły kompletnie. Dobra, dzień 47 dni do końca. Przydało się teraz wycelować w sklep i udało mi się to zrobić w sumie całkiem sprawnie. Teraz tak, Tiger Scroll na pewno biorę. I tak naprawdę nic mi jeszcze nie przeszkodzi, żeby kupić też te rzeczy. Czy kartę ruchu? Kartę ruchu 1 mógłbym kupić, ale nie mam funduszy na to. A nie atakował sklepu od razu, no bo przybranie od razu byłoby po prostu smutne. Mógłbym kartę centralnej wyspy ewentualnie, ale w sumie karta ruchu 1 byłaby nawet cenniejsza, bo tam potem ten Destiny Card mógłbym wziąć. Czekajcie, tutaj chyba dałoby się... O nie, nie dałoby się tego też zrobić. Moje obliczenia były paskudnie słabe. Jak ja to mogę podejść? Tylko? Nie, nie wiem jak tutaj na nią stanąć. A, czyli miałem dobry plan, tylko jakoś chyba w złą stronę poszedłem. Karta ruchu 6 plus intelekt, a także walka. Dobra, obrażenia widocznie wzrosły po zakupie itemów. Trzeci poziom. No przydałaby się karta ruchu 1, prawda? Dobra, możemy ją kupić. Karta ruchu 1. Postacie atletyczne ciężko się zaczyna expić, teraz dochodzę do wniosku. Z jednej strony mają status frenzy, który co czas się aktywuje, ale z drugiej... Oj, dobra. Pierwszy event. Przy okazji Miu, a Miu daje nam kartę sukcesu? Stalowej skóry, okej. Okay. O, Nagito i Ryoma! O, hej! Przyszliście! Cóż to za... piękna opcja, żeby zobaczyć film z waszą dwójką? Przesadzasz. Każdy siedzi cicho podczas filmu. Nieważne, kto jest obecny. A, więc myśli, że posiadanie nieznajomych wokół siebie zmienia całą atmosferę. Słyszenie, jak oni płaczą albo śmieją się. Takie rzeczy są częścią doświadczenia kinowego. O, cóż za fascynujący sposób myślenia. Jesteś koneserem filmów, Ryoma? Nie powiedziałbym tak. Szczerze, minęło sporo czasu, odkąd byłem w takiej placówce. Ale oglądanie filmików zresztą po raz pierwszy od dawna przypomniało mi o tym.
ale wiedząc to, co wiem o tobie, założyłbym, że być otoczonym przez nieznajomych nie jest dobrą rzeczą. Jasne, ma swoje minusy, ale dla mnie to jest część doświadczenia filmowego. Wow, cóż za otwierająca oczy wiadomość. Na pewno moje doświadczenie filmowe nigdy nie będzie takie samo. Ja też nie wyobrażam sobie naszej trójki śmiejącej się czy płaczącej podczas filmu. Ja też w sumie nie. Znaczy smutasy trochę i nalito, nie? Który może nie jest smutasem, ale jest po prostu szalony. Dobra, użyjmy karty ruchu O6 i pójdźmy od razu na... O nie, nie dojdę do Tygryska? Dojdę, to muszę, o tylko. Dobra, to powinna być, mam nadzieję, łatwa walka. Oj. No najłatwiejsza nie była, ale udało się, to chyba się liczy najbardziej. Izuru jest bogatszy o trochę doświadczenia i wszystkiego. No zobaczymy, jak nasz Ultimate Hope sobie poradzi. To jest teoretycznie ktoś, kto powinien już na piątej wyspie być i klepać teraz zaraz skałę Morkumę, no ale na razie idzie mu dosyć wolno. O, to delikatne polepszenie. O! O, tu jesteś, Izuru? Co? Serio? Gdzieś ty był? Gdzie? Poszedłem ponurkować. Jak to trochę ponurkować? Nie było ci od ranka, Kaede i Chiaki martwiły się o ciebie. Ale harem, co? Poszedłem ponurkować w morzu. Wystawiałem głowę, kiedy brakowało mi oddechu, a potem jeszcze raz nurkowałem. Robiąc to, ustawiłem nowy rekord nurkowania. Poszło dokładnie tak, jak planowałem. Perfekcyjny, co? Następnym razem powiedz komuś, że robisz coś takiego. Myśleliśmy, że zniknąłeś. Czy monomiści nie mogli przynajmniej potwierdzić, że dalej istnieje gdzieś w tym świecie? No, oczywiście, że mogły, ale nie o to chodzi. Co jeżeli coś by się stało i nie mógłbyś się ruszać, albo... stałoby ci się coś innego okropnego. Nie mogliśmy się zgodzić z Chiakiusami o to, czy ciebie szukać, czy nie. Przepraszam, jeżeli zmarnowaliście czas i starania na mnie. Ale myślę, że jestem na tyle dorosły, że nie potrzebuję się przed wami meldować. Jasne! A czy to nie byłoby miłe, żeby powiedzieć komuś, że idziesz ponurkować w oceanie? Wtedy nic by się nie stało, nawet gdyby tobie się coś stało. To nie było z mojej... Nie zrobiłem tego dla własnej radości. Było tam po prostu tak puste, jak myślałem. Ale na dnie oceanu jest cicho. Jakby cię w stanie snu. Będąc wciąż obudzonym. To jakby zobaczenie tej części świata po raz pierwszy. Wow, ciężko mi sobie wyobrazić, to musi być fajne. To było dosyć przyjemne. Końcu się nudził. A, więc zaobserwowałaś się tym. Cóż, w porządku. Rozumiemy, dlaczego popłynąłeś tam na cały dzień. Nie zatrzymam cię kolejnym razem. Sheesh. Wiem, że brzmi po prostu jak zacięta płyta, ale daj nam znać. Możesz ze mną grać, kiedy chcesz. Zapamiętam. No, przekonały go chyba. Chyba trochę go przekonały, tak odnoszę wrażenie. Dobra, 42 dni do końca. Spróbujmy teraz zbudować trochę pieniędzy. Dobra, może być event. Może być event. Czytanie jest miłe od czasu do czasu, ale ta manga nie może być bardziej nudna. Niesamowicie przepotężne ruchy bohaterskie. I wszystko się powtarza. Każdy numer jest taki sam. To jest nudne. Więc dlaczego to czytasz? Marnujesz czas. No ty przecież przyszedłeś do mojej biblioteki i niczego nie czytasz. Kto teraz marnuje czas, co? Przez chwilę zajmowałem się bestiami, więc wybrałem najbliższy budynek do odpoczynku. O, bestie pracowały tak ciężko, żeby się rozwijać. A wszystko się zepsuło przez niesamowicie potężnego Izuru. Iż! Twoja obecność wśród uczniów sprawia, że cały balans się psuje. Jakby sam bardziej wirtualny świat, gdzie nawet największy mięczak może walczyć, nie był wystarczający. Czy to nie byłoby zabawniejsze, jeżeli byś spróbował być po stronie bestii?
To raczej nie byłoby zabawne. Nieważne, która strona wygra, będzie to proste. Nowi wrogowie, szokujące twisty fabularne. Nic dla ciebie nie ma znaczenia. To i tak jest przedustalona harmonia. Wcześniej ustalone jest wszystko. Jesteś postacią, która psuje grę, wiesz? Jeżeli twoje życie byłoby mangą, to byłoby super nudne. Na pewno byłoby. Chociaż kiedybyś napisał to sam, to na pewno byłaby super sprzedająca się seria. Skoro już mówimy o przedustalonej harmonii, w ten sposób twoje życie jest najczystszą formą rozpaczy. Rozpacz. To też jest przedwczesna harmonia. Dla mojej aktualnej formy to jest takie nierówne. Okej. Bardzo dużo siły nam rośnie, co mnie cieszy, w sumie, bo jesteś w postaci, która z siły sporo czerpie. Jakby nie patrzeć. Dobra, czy... Tylko pytanie, czy damy radę tutaj sobie. Myślę, że jeszcze nie mam czwarty level. Jak spimy na razie tutaj, to i tak jest druga wyspa, to i tak powinno być dosyć ciężej. Jak już mamy jakiś tam sprzęt, to i tak powinno być tutaj dosyć ciężej. Trzeba mieć na to baczenie, tak zwane. O! Próbujemy? Nie mamy jeszcze dużo do stracenia, spróbowałbym. Operacja oczywiście to jest. Udało się! O kurde, to jest dobry start. To jest naprawdę dobry start. Izuru jest potężny. Jednak nie kłamały legendy. Dobra, spróbujmy teraz, zobaczymy, a i tutaj pewnie dostanę teraz w zęby, to byłoby śmieszne. Nie, wtedy bym przegrał, teraz jestem za silny. Potrzebuję dużo caster, naprawdę, to farmię sobie to. Okej, ona nam da kartę revive. Jeżeli da kartę revive, to mógłby nas zaryzykować i pójść już od razu na bossa. O, frenzy raz dwa. Nie, teraz by się przydała jakaś walka. Dobra, widzę, gdzie bym chciał pójść. Wykorzystam po prostu swoją moc. Ale to jest pole podwójnego, jakby podwójnej mocy. Więc teraz powinno być jeszcze lepiej. Przyjmując o tym, że będę ich zdejmował, jak będę chciał. Ach, ta... Ta Danganronpa S ma jeszcze sporo do zaoferowania. Mam nadzieję, że wytrzymacie jeszcze trochę z tą serią. Bo chciałbym wam jeszcze trochę jej pokazywać, po prostu. Okej, spróbujmy na evencik. Właśnie tak, Mikan. Właśnie tak. Teraz powiedz ci... Spodziewałam się tego. Zrobiłam zdjęcie, ale... Czy wszystko między wami gra? Tak. Izuru po prostu złapał mnie przed upadkiem, więc... Dziękuję ci tak bardzo. I tak bardzo przepraszam. No nic. Po prostu przytrzymałam moją dłoń. O, myślałam, że stoisz dosyć daleko. Masz spory zasięg, Izuru. Swoją drogą, Mahiru, powiedziałeś, że zrobiłaś zdjęcie, racja, czy to... O, być może... Zrobiłam zdjęcie tego, co robił Izuru. A! Jeżeli to zdjęcie się pokaże... Czy ja nie będę zadzielana przez jego fanów? No, są tacy ludzie? Mam na myśli, to jest Izuru, więc to jest możliwe. W tym momencie prawie nikt na zewnątrz Akademii nie wie o moim istnieniu. Ale... Może masz jakichś sekretnych fanów pośród uczniów? Chyba właśnie Mikan byłaby największym fanką Izuru, mam wrażenie. W sensie, albo Junko, no ale biorąc pod uwagę, co Mikan czuła do Hajime, no to myślę, że Mikan. Nieważne jak jest, usunę je, więc nie martw się. To trochę zawstydzający moment. O tak, zrób to. Okej, to fajna scenka była. Znowu siła, intelekt, fortitude. Bardzo fajnie się nasze postacie zaczęła rozwijać. Tylko, że mam kapa 255, trzeba też to mieć na uwadze. No tutaj chyba tak naprawdę przydałoby się... A chwilę, co mam na dole? Ja jak tam mogę dojść na dół? A tutaj. Miałem takiego małego mindfucka. Dobra. Czy mogę teraz raz, dwa, trzy, cztery musiałbym wyrzucić? Albo raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Cztery albo sześć. Jeden. No kurczę, nie wiem za bardzo co mam zrobić. Może tutaj podejdę i zobaczę co się stanie. O! Izuru Kamakura.
na pewno bez problemu używałbyś broni, które tutaj są. Używanie ich bez wątpliwości mogłoby pokonać czas do bestii, która staje nam na drodze. Yes. Zdecydowanie. Ale na pewno te broni działają inaczej w tym świecie. Mógłbym włączyć te funkcje i zabić bestię w ciągu pół dnia, bez problemu. Więc dlaczego to nie zrobisz? Ponieważ nikt cię o to nie poprosił, a może to kolejna z twoich dziecinnych wymówek. Pewnie masz sporo wolnego czasu, jeżeli zadajesz pytania, na które znasz już odpowiedź. Jeżeli nie wiesz, co zrobić ze swoimi zdolnościami, użyj ich dla mnie. Pomyśl o swoim życiu potem. Czy ty mnie rekrutujesz? Na pewno sowicie cię wynagrodzę. Nie masz pewnie innych aspiracji. Powiedz mi, jakiej sumy pragniesz? Zapewnić też odpowiednią pomoc. Nawet jeżeli byś mnie zatrudnił, nigdy nie mógłbyś w pełni mną zarządzać. Jeżeli postawisz mnie przy swoim boku w końcu, staniesz się pasożytem, który będzie polegał na moich talentach. Nigdy nie będę klękał przed inną władzą. Biakuje to rami, sprawia, że inni klękają przed nim. Jesteś pewny siebie. Naturalnie. Idę swoją własną ścieżką, żeby dotrzeć tam, gdzie jestem. Nie żebyś zrozumiał. Pomyśl o twojej ofercie. Pomyślisz, co? Chcesz, żebym czekał? Nie każę ci czekać długo. Poczekaj do końca tej wycieczki. Wcześniej Ultimate Kompas Moralny powiedział mi, że brak mi starań. Kompas Moralny? Masz na myśli Kiyotakę? Nawet ciebie o to pouczał? Powiedział mi parę razy, że potrzebuję bardziej się starać, żeby znaleźć zastosowanie moich talentów. Ale takie staranie jest bez sensu. Ale teraz... Robienie rzeczy inaczej niż zazwyczaj jest tym, co moi stworzyciele, Hope Speaker Redem, pragną. I dlatego posłuchałeś się rady Kiyotaki. Cóż, jak chcesz. Jeżeli będzie koniec tej wycieczki, wciąż nie znajdziesz odpowiedzi. W porządku. Jeżeli tak będzie, pójdę za zadaniami, które mi dasz. Używanie talentów poza pracą pode mną? Ciekawa myśl. Ciekawa rozmowa w ogóle. Zdostajemy siłę i intelekt znowu i coś jeszcze. Jakie są pomysły na odblokowanie nowego potencjału w twoim talencie? Szukanie nowego potencjału. Cóż za nietypowe zdanie. Jakie odpowiedzi możesz szukać, Akademia? To dosyć proste do wyobrażenia, ale... Nieważne co się stanie, jestem nadzieją. Na czerwono. Mój potencjał jest nieskończony. Gdybym był przybłędą z mojego kursu... Gdy miał się odchylić od swojego spodziewanej trasy, od spodziewanego kursu. Dobra, jestem nadzieją. I see. Tak samo jak ja kiedyś będę musiała poprowadzić swoje państwo, ty jesteś nadzieją reszty. To próbujesz powiedzieć Izuru? Yes. Zgadza się. Ty i ja żyjemy życiami, które są ustalone od urodzenia. You are right. Rozumiem to. Nawet jeżeli pozostajemy bez ruchu, ci wokół nas dalej nas czczą. Ale przeznaczenie plebsu, żeby stać się światłem dla ludzkości... Izuru, trzymam się... Będę się przy tobie trzymała. Co takiego? Tak jak powiedziałeś, zostałam urodzona z ustalonym życiem. Możesz mnie uważać za starszą w tej sprawie. Więc jeżeli kiedykolwiek z tobą o czymkolwiek będę dyskutował, proszę, nie wahaj się, żeby do mnie przyjść. Ale twoje własne królestwo powinno być pierwsze. Jesteś tego pewna? Księżniczka, która rzuca takimi dziwnymi hasłami, zaprosiła mnie na zebranie. O, proszę. Dobra, niebieskie fragmenty dostaliśmy. Chciałbym bardzo to sklepu iść, jak nie, to idę w dół. Idę w dół chyba. Nie mam pojęcia, czy dam sobie radę, szczerze powiedziawszy, ale... Ale chyba idę w dół. Och, to prawda! Dużo robaczków! Gonta myślał, że Gonta zbadał całą wyspę, ale są takie miejsca jak to. Dziękuję, że powiedziałeś Gonci i Izuru. No nic, poprosiłeś mnie, żebym powiedział, jakie są robaki na wyspie, więc odpowiedziałem. Niewiele osób zwraca uwagi na robaki. Gonta jest szczęśliwy, że może z tobą o tym pogadać.
Czy Izuru lubi robaczki? Jakie robaczki są najlepsze? Badałem robaki wcześniej, ale nie mam jakichś takich, które lubię albo nie lubię. O, Gonta się cieszy. Cieszysz? Teraz część mojej odpowiedzi sprawia, że się ucieszyłeś. Dużo ludzi ma robaki, których nie lubi. Gonta cieszy się, że nie masz takich, których lubisz czy nie lubisz. To nie jest takie łatwe, żeby ludzie wydaje się z robakami przez trucizny, przez to, że one wyglądają strasznie, ale Gonta kocha wszystkie robaki. Pewnie uważasz je za dosyć specjalne. Tak, Gonta myśli, że to jest coś wesołego. Ale to nie robaki Gonta kocha. Gonta kocha wszystko z Hope Speak Academy. Izuru, co myślisz o ludziach? To samo. Nie jest tak, że ktoś lubię albo nie lubię. O, Gonta rozumie. Więc Gonta będzie pracował ciężej. Gonta stanie się super gentlemanem i sprawi, że polubisz Gontę bardziej. Jesteś dosyć prosty, tak prosty. Czy analiza psychologiczna jest niepotrzebna? Ale jednak, pogadaliście sobie. Dobra. Straciłem całe tempo tak naprawdę niestety. Więc miejmy nadzieję, że po prostu dam sobie radę tutaj. Teoretycznie chyba powinienem. Mam jeszcze Steel Skina, więc byleby teraz dojść blisko. O kurczę, akurat szósteczkę wrzuciłem. No pechowo dosyć. Czekajcie, którym bym musiał iść? Tak o. Skarb. Może tutaj przy okazji różdżkę zgarnę. A, karta sukcesu. Nie jest źle, ale podejrzewam, że już w drugiej operacji raczej nie będę miał, nie? Oj, teraz bym musiał wyrzucić raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wow, dużo musiałbym wyrzucić. Wiesz co? Rzucę trzy na razie. Pójdę tutaj, wezmę od Rantaro kartę... Ruch o dwa. No, to już mocniej biją, ale spoko. Powinien nabić level i teraz... Miejmy nadzieję, że chociaż trochę szczęścia się do mnie uśmiechnie. Ponieważ plan jest taki... Okej, okay, frenzy. Oj, na pewno się szczęście uśmiechnie. Plan jest taki, że stalowej skóry sobie jeszcze... Nie, ale nie potrzebuję tego, myślę. Dobra, super anstro. Idziemy się klepać. Łatwo. Dobra, 14 level. Dekować evencik. Monodam. Tak! Trochę za... Trochę mam słaby szpunek, ale trudno. No trudno, głupio by było nie skorzystać. Głupio by było nie skorzystać. No, 10... No, Steel Andes jeszcze się opłacało, ale broń absolutnie się nie opłacała do ulepszenia. Trudno. Karta ruchu 1 i lecimy po skarb. I teraz robimy kartę celu i lecimy od razu na kolejny cel. Mam nadzieję, że Double Square się powiedzie mi. Zachowałbym go na czwartą wyspę. Myślę, że do czwartej wyspy dojdę. Czy do piątej dojdę? Nie wiem. Ale czwarta wydaje się być absolutnie w zasięgu moich, moich rąk. Dobra, mam sporo pieniędzy. Naprawdę przydałoby się teraz dojść do sklepu. Tak jest plan, sklep, potem szpital, potem czwarta wyspa. I miejmy nadzieję, że czwarta wyspa jakoś pomoże mi. Okej, okay, to będzie kolejna karta. Dobrze. 28 dni pozostało. Teraz by się przydały mocne rzuty. Właśnie takie mocne rzuty by się przydały. Kto tu stoi? O, Corgio. Karta ruchu 6. Ajajaj. Nie wiem co za bardzo odrzucić teraz na dobrą sprawę. Karty ruchu 2 mogę odrzucić ewentualnie. Oj, czy ja dam radę? Oj. Uff, to było niebezpieczne. To było zdecydowanie niebezpieczne. 900 monetek na moje konto. Znowu? Może, jak często eventy monofani. Ja mam wrażenie, że Izuru naprawdę ma coś zmienione. Dobrze, no nie, no już revive'a trzeciego nie wezmę niestety. Myślę, że to bez sensu. Chociaż to nie jest zła karta, absolutnie. Karta ruchu o 6. Wow, sklep jest dosłownie jedynym polem, na którym nie mogę stanąć. Jeszcze 3. No błagam, do sklepu. 1 albo raz, 2, 3, 4, 5. 1 albo 5. 4. Złośliwa jest ta gra. Biakuja, co Biakuja daje? Jaką kartę? Kartę sukcesu. Ciekawe. No ale teraz będę musiał zaraz coś wyrzucić. Kartę sklepu bym szczerze trafił.
nieważne. Nieważne, dosłownie żadna z tych kart. Raz, dwa, trzy, cztery. Żadna z tych kart nie jest mi potrzebna. Wywalam od razu te, które zdobyłem przed chwilą. Oj. Jeżeli chcę skończyć dobrze, to muszę jeszcze coś złapać. No nie, no patrzcie, że w ogóle to nie idzie w żaden sposób. Dobra, kalkulujmy to. Udało się. Super Ancro. Dwóch przeciwników było. Zawsze jak jest dwóch przeciwników, to mam gdzieś taki z tyłu głowy lęk, że może coś nie wyjść. Boże, ta monofani się po prostu nie odczepia ode mnie. Absolutnie. Poczekajcie, muszę dosłownie dużo sprawdzić sobie na boczku. Tak to zrobię. Mam nadzieję, że nie zrzuci wam ekranu. Jak się przesunie ekran, to nie martwcie się, zaraz to poprawię po prostu. Zaraz to poprawię, ale na razie o. To sobie zrobię. Dobra, super Ancro. I teraz wracamy tutaj. Co? Jak teraz wyjść z tej sytuacji, w której się znalazłem? Co? I teraz sobie to revive energy zachowam. Bo tracę dużo czasu, ale chcę iść do tego sklepu, bo ja nie dam rady z bossem bez tego. Albo muszę dużo XP, albo muszę iść do sklepu. Nie ma nic pomiędzy. Gonta. Gonta jaką kartę mi daje? Bulkhead Brown. Okej, okay, no wywalam ją raczej. Za bardzo mi te buffowe karty nie interesują, jeżeli mam być 4. Ej, ale ile ja mam punktów? Ulala! Ulala! Ładnie. Dobra, Frenzy raz, dwa. Teraz muszę tu dostać. Tylko muszę z piątkę wyrzucić. No, dosłownie jestem przeklęty. Mogę tak jakieś rotacje robić, ale nie mogę dostać się na kartę sklepu. No nie mogę po prostu. Dobra, zbieram czerwone fragmenty w takim wypadku. Ile wlezie. O, znowu evencik. Jest festiwal, gdzie można sprawić rzeczy niezwiązane ze swoim talentem. Mamy zrobić występ Momotaro, a show już się kończy. Grand Mona D. Mogę być gwiazdą filmową, ale lepiej się nie wyróżniać. Pozwolę Momotaro zabić mnie i wyjdę ze sceny. Będę pracować z demonem A, który wydaje się być zwinny. Demon B tylko obserwuje, wyciągnę go. Zobaczmy demona B. Ale demon! Ty tam, dlaczego stoisz? Bycia w scenie bez ruchu nie jest... no nie ma pozwolenia na to. O Boże! Miałem zostawić pułapkę, więc... Myślałem, że moja praca jest skończona. Dlaczego nie jest przynajmniej tarczą dla demonicznego króla? To nasz obowiązek. To dosyć restrykcyjne, ale masz rację. To może być sztuka, ale... Jest dla nadziei, więc wierzę w nią. Pilnowaliśmy demonicznego króla i zabiliśmy go w dosyć spektakularny sposób. Zostaliśmy zabici w dosyć spektakularny sposób. Ciekawe. Te fragmenty się akumulują, no 30 dni, aż powinien bić bossa dawno. No, ale tu jest jakaś złośliwość po prostu włączona, mówię wam. Nic, tutaj można farmić, to nie jest takie złe, ale no z drugiej strony bym szedł do przodu. Ale widzicie, jak ja się w ogóle rozbijam? O to dobra, muszę tu kartę sklepu wydropić, bo inaczej będzie kiepsko. Nie, wiesz co, ja tak w ogóle nie trafiam tych posunięć, że to jest niesamowite. Tak zrobię. A, jeszcze coś muszę wywalić. No nic, karty revival, bo Fortitude to przynajmniej będę mógł użyć od razu. Utknąłem. Cały czas leveluję, to tak jest plus tego, ale utknąłem. Może powinienem iść do Fuyuhiko, może on by miał kartę sklepu albo coś w tym stylu. Dobrze, sklep w końcu! Dobra, Mage's Road. Kupuję obie rzeczy tak naprawdę. I double move card. Dobra, opłacało się chyba. O, to, że to nie jest ulepszenie. Tak, ulepszenie weszło po kupieniu. Przekupiował mi kartę, której tak... Nie mogę teraz użyć, w sensie jego kopii użyję, ale musiałem poświęcić coś innego za to. Karta podwójna ruchu. Dobra, całkiem pokaźny ruszek, ale chyba nie dobiegnę do szpitala, co? Idę szybko sobie zaraz rozdać jeszcze umiejętności, bo mam już ich całkiem sporo. Dobra, skill.
Był, wiecie co, no ten Swordstabber naprawdę najbardziej mnie interesuje. Ewentualnie mógłbym pójść w Summer Rainfista. Wyszło całkiem nieźle, na 8 poziomie to mamy. Dalej mamy... To mógłbym jeszcze rozwinąć, Recover Influence. Myślę, że całkiem pokaże się zapowiada Izuru jako postać. Dobra, wchodzimy. Wchodzimy i wykorzystajmy jeszcze tyle, ile możemy. Tak naprawdę. Tyle wszystko, co tu robimy. Okej, jakiś evencik. Ja nie mam już karty sukcesu, czy mam? Mam chyba! Mam czy nie mam? O mój Boże, druga udana operacja. Izuru jest niesamowity. Izuru jest niesamowity. Patrzcie, jak jest dowalony. To jest koks po prostu jakiś. Czy ja będę miał zaraz umiejętność na maxa po raz pierwszy? Nie, już miałem barierę. Umiejętność ofensywną na maxa? Czego mi brakuje? 60 czerwonych, oj. 60 czerwonych to trochę przesada, Imo. To jest trochę przesada. To jest bardzo dużo. Dobra, użyjmy karty. Karta... Ruch o 6. To przejdziemy... O, tutaj może zatrzymać się. To jest karta bogactwa. Double square. Revive. O nie. Gaz wspiący. Co teraz? Ile stracę dni? Jeden, okej. Okay. Czyli... Ale hamucieństwo. Czyli dwie tury właściwie straciłem. Dobra. Było proste. Jestem teraz bardzo mocny. Bardzo mocny. Dobra. Wpijamy. Proszę, nie mam tej air wyjść. Będę musiał jeszcze wrzucić jedynkę. Okej, to było proste. Jesteśmy potężni, naprawdę. Jesteśmy jak prawdziwy Izuru Kamakura. No fajnie było jeszcze na tą czwartą wyspę chociaż dotrzeć, ale chyba już nie będzie mi to dane. Może karty ruchu o zero mam. Jedynkę jakbym wyrzucił, to byłoby super, ale nawet widzicie... Życie jest nowelą. Ale może tak jak spinie wyjdzie nawet mi na lepsze? Kto wie? Już naprawdę, to są słabe jednostki dla mnie. Ja na czwartej wyspie już bym mógł... Myślę, że teraz bym mógł na czwartej wyspie Abosa iść nawet bez jakiegoś większego starania. O nie, czy ona ma karty ruchu 1? Błagam. Karty ruchu 4, dzięki, co mówi za nic. Cztery, będę się ruszał tak samo, a co daje Leon? Czy on nie daje przypadkiem ruchu jakiegoś fajnego? Stalowa skóra, o to kompletnie mnie interesuje. Dobra, 54 level. Bardzo duży level, Swedron. To będzie mocna postać. Ja myślę, że nawet tutaj nie ma co się już napalać na ci większy... O, teraz jedynkę wyrzuciłem, tak? Na ci większy progres, tylko po prostu starać się skończyć to z jak największym levelem, z jak najbardziej rozwiniętą postacią. Patrzcie, że on ma już teraz bez itemów 170 życia. 173 życia. Niesamowite to jest moim zdaniem. To jest... To jest... Kurde, znowu jedynka. To jest prawdziwy rozwój. To jest prawdziwy projekt nadziei, projekt Izuru Kamakura. Hope Cultivation Plan. Niesamowite. Raz, dwa, trzy. No nie wiem, spróbujmy mimo wszystko. No nie, no wypadają mi takie w ogóle... Straszne rzeczy. Mocno bije ten spell. Szkoda, że nie miał czerwonej esencji od pewnej ilości. 62 level swoją drogą. Monosuke daje mi jeszcze kasę, bo mam jej bardzo mało. Raz, dwa, trzy, trójeczkę, dawaj. Szóstka. Cześć, to musiałbym pewnie teraz na koło pójść. I teraz jedynkę muszę wyrzucić zaraz. Błagam. 67 level. I mamy ognisko pożegnalne. To była cholerna jazda. Okres bez celu. Dla samego odpoczynku. Naprawdę? Wrzuciłbyś mnie w taką sytuację? Czy potrzebujesz KED? Lubię spędzać czas z celami. Decyzja, żeby pozostawić dom. Kaede, jest przyjaciel z Kaede. Fajną miał interakcję wcześniej na plaży. Nie potrzebuję niczego szczególnego. Zastanawiam się, co u ciebie, Izuru.
ale pewnie wiedziałeś już to, że powiem coś takiego. Dokładnie. Wyczuwam delikatne emocje, które miałaś podchodząc do mnie. Dobrze, że jestem to przyzwyczajona, ponieważ supergeniusz, który przewiduje wszystko, jest dosyć straszny, ale pomimo znania moich myśli i intencji, nie używasz tej mocy do czegoś złego. Nie mam do tego powodu. To tyle. Jest jeszcze jedno, ale nawet jeżeli znajdziesz powód pewnego dnia, ja bym się nie bała. Ale jeżeli byś znalazł, to z chęcią go usłyszę. Jestem ciekawy, jak planujesz przeżyć swoje życie. Celem jest nieposiadanie celów. I to jest najbardziej prawdopodobna odpowiedź. Jeszcze raz? Mijam dni bez celu i bez kogoś, kto mnie spowalnia. Manifestacja nadziei. Myśl o takim życiu brzmi pusto. Szczerze, nie jestem pewna, czy to jest dobra rzecz. Chcę zobaczyć twój uśmiech pewnego dnia. Ale to nie byłoby też złe. Jeżeli chcesz, żeby to był twój cel, myślę, że mogę to wspierać. Gadaliśmy o takich błahych rzeczach. Fajne. Okej. No nic, no rzucę tą jedynkę, czy nie rzucę? Teraz takie jest pytanie. Ewentualnie mogę zrobić tak. I zrobić tak. 76 level. Wow, 200 HP już teraz. Ale tamtego nie dorzucę. Tak patrzę. Chyba, że tutaj coś jest. Nope. Double square'a mógłbym wziąć. Ojeju, nie, w ogóle już nie umiem trafiać. Co? Jeszcze kiedyś miałem taki zmysł, żeby trafiać, teraz już w ogóle to nie trafiam. No, jeszcze mnie okradają. I oni mi zabrał kasy. 3196 jabber coinów. Złodzieje. O, teraz jedynkę wyrzuciłem, rozumiecie to? 513, ale bomby sprzedaję. Ten Izuru będzie tak potężny. Naprawdę, fabularny Izuru. Ostatni dzień to jest, moi drodzy. Raz, dwa, trzy, cztery. Czwórkę może zrobić, idealnie. Ostatni jeszcze, ostatni progres jeszcze jaki został. Kończymy z 83 levelem. Mamy kapa siły, 255 siły. Kapnęliśmy siłę w tym oto momencie. Niesamowite podejście, chociaż nie doszliśmy daleko, to wow. Moja nadzieja, patrzysz na nią. Nigdy nikt o to nie pytał, ale proszę, tu jest. Jako jedyny miał chyba dwie linie dialogowe w tym momencie. Obtain skills, no szkoda, że nie udało się dobić tego na maxa, bardzo to żałuję. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Niebieski, czy bariera czymś chcę? Chyba nie za bardzo. Chyba nie za bardzo, ewentualnie bym wziął jakiś... może coś stąd? To jest 4. Skill power up. No to w sumie jest najgorsze. Elegancko. Ale Krozer z nią wyszedł. 83 level. Jest... Niesamowite to jest. Niesamowite. Ale oprócz tego, że Izuru jest niesamowity, myślę, że niesamowicie jesteście wy. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka, za zostanie ze mną do końca. Moi drodzy, w kolejnym odcinku kolejna postać. Jaka to będzie postać? Jeszcze nie wiem, ale na pewno ktoś z listy, może Toko, może ktoś inny. Zapraszam was serdecznie na moje media. Tak jak mówiłem, założyłem TikToka, to jest chyba taka najświeższa informacja. Ale poza tym streamuję na Twitchu od poniedziałku do piątku. Poniedziałek i wtorek godzina 20 około. Środa, czwartek, piątek godzina 17. Ostatnio fajnie się to rozkręca. Poza tym oczywiście jest Twitter. Wpadajcie na YouTube'a codziennie o 16 materiały. W sobotę nawet więcej, być może nawet 300 weekend będzie więcej. Zobaczymy jeszcze jak to ułożę. No i cóż, dziękuję wam bardzo za uwagę. Kolejny odcinek w poniedziałek. Na razie zostawimy przy takim schemacie. Poniedziałek i czwartek to są odcinki DungeonRoam.pl. Ale myślę, że dla takich odcinków ten po prostu warto czekać. Warto czekać, także dziękuję wam bardzo. Trzymajcie się ciepło, mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. No i hej, papa.